Siemaneczko, z tej strony Mister Adamu 15. No i troszeczkę tak nietypowo, no bo widzicie mapę Sosnówkę. Na mapie Sosnówce nie nagrywam żadnej serii, ale jako iż gdyż, ponieważ nagrywam serię z testowania map i modów niewydanych do FSA 15, czyli wszystkie mody, które podsyłacie mi na prywatnej wiadomości na fanpage'u, dodajmy na fanpage'u, tylko z fanpage'a sprawdzam wasze wiadomości z dopiskiem seria z wykrzyknikami z przodu, najlepiej wielkimi literami. Wtedy biorę to pod uwagę i sprawdzam. Niestety na dzisiejszy odcinek nie dostałem żadnej od was mapy do przetestowania, niewydanej czy tam niedokończonej. Może będzie coś w następnym odcinku, więc wybrałem Sosnóweczkę, jako iż ponieważ mamy tu fajny parking, mamy fajne drogi, można pojeździć naszymi modami, bo dzisiaj będzie testowanie tylko samych modów, bo mapy nie ma, jak już mówiłem. Nadal jeszcze nie jestem wyleczony dokładnie, ale trzeba nagrywać. Staram się bynajmniej robić wszystko, by nagrywać. Dzisiaj po prostu będzie odcinek Ursusów. Ursusów C360. Bo to właśnie ich będziemy sobie dzisiaj testować. No, ogólnie tu C355, jak na masę pisze. Może i nawet, ale co? Obejrzymy trochę. Kolorki takie no grube, że tak powiem, bo różni się dużo. No co? Opony troszeczkę za dużo światła dostają. To można dodać już ogromnie. Trochę się świecą. No te kolory są jakie są. Kurde, jakaś skóra tygrysia. Czy tam w ogóle nie wiem z jakiego zwierzęcia na siedzeniu Ursusa. Mod wchodzenia jest, więc tu wyczuwam przerobienie mapy co ja mam, 60, tej najlepszej, którą gram nieraz. Kamera w środku bardzo dobrze się rusza. No nie mogę nic sprawdzić, czy się coś podwyższa, opuszcza i tak dalej. Szkoda. Co my tu mamy? Aha, fajnie, lewe drzwi. No zaraz sprawdzimy. No ogólnie mam zamknij lewe drzwi, to powinno chociaż się zasuwka zasunąć, więc akurat statyczne to jest tylko ta kabina. Ale dodajmy za to, że się otwiera daszek. To jest fajnie. Ogólnie dziękuję wam za przyjęcie tej serii ogromnie, bo pod poprzednim odcinkiem jest chyba 16 tysięcy wyświetleń i ponad 1000 łapek w górę. Wycieraczka chodzi, ale tu nie ma wycieraczki. Więc naprawdę jestem no happy. Szperacz tak zwany działa. Kierunki działają. Awaryjne jak zwykle. No i co? No to próbujemy. Hamulec zaręczny też. To może jakiegoś rogala tutaj zajmiemy. Jakaś amortyzacja w środku. A dobra, czyli wiemy, że gaz działa. Nawet ten w podłodze też. Ręczny też działa. To naprawdę dobrze. Hamuje się jakby to już w miejscu. Plusik tego fajnie. No co, trochę tutaj za bardzo się świecą w niektórych miejscach, bo chociaż to jest fajna rzecz, bo to jest słońce, więc to akurat narzekałbym. Nie, to jest chyba ten też realny. Widzicie, słońce teraz jest z tej strony i błyszczy się tu trochę tak, no to jakbyśmy tak jechali o 9, no pewnie nam by to tak dawało. Jadę ogólnie na klawiaturze, bo nie chcę się tak teraz kierownicą szurać tutaj czy coś takiego, bo to i tak tylko sprawdzanie, więc no co, no fajna sprawa jest. Może troszeczkę za bardzo się świeci ten nasz Ursusek, ale jest spoko. No naprawdę, no tak 7 na 10 daje. Ale zaparkujemy tak sobie tutaj na parkingu strzeżonym. No i moi kochani, przydałoby się sprawdzić nam drugiego moda dzisiaj.
Drugim modem oczywiście będzie kolej na 60. Czekajcie, w którą stronę jak tutaj sprawdzę. Fajnie, tego sprawdziłem na początek. To podobnego prawdopodobnie moda. Sprawdzamy kolejnego szybkiego biegania, ale nie chcę mi się przełączyć na tabie. Sorry, naprawdę za to małe krząkanie, ale niestety muszę tak robić trochę przez tą choróbkę moją. Szczerze, ten ma takie lepsze tekstury, ale. Ale chyba wyglądało tamten był lepszy. No ale wszystko to są na tych podstawach tego czujnika, którego używam. Zapomniałem nawet Rockstara, tak? To jest Rockstara chyba. Troszeczkę ciszy, ale bezmaręczny to na pewno. Też rusza się, gaz się rusza. Więc przymusowo to jest wszystko, jakby to powiedzieć, z tego samego modelu robione, dlatego nie są wydane, więc pewnie też nie będą wydane. Myślę, o, ale łaszka to fruwo, więc myślę, że nie ma tutaj co zbytnio jeździć, bo jest ten sam model, tylko inne tekstury, więc zaparkujemy koszularnie i lecimy po kolejnego. Co jak co, ale lecimy dalej. To było kupione, teraz czas na tego kolor. O, kolor sobie można wybrać. Szczerze? Nie widziałem nigdy niebieskiego. Aha, dobre pytanie za 100 punktów. Co ja tu wybrałem za niebieski kolor? Czy nawet tekstura tego? Chlapaczy nie jest też niebieska. Dobra, nice, nieudane to jest, ale dźwięk całkiem spoko, taki tylko trochę. Taki przymulony trochę. Nie wiem. Aha, ręki tu ogólnie nie widać. Ale tutaj ogólnie kolega chce na zimnego łokcia jeździć, ale mnie wychodzi. Ale w oddali słychać te wolne obroty, takie trochę nieudane. Lubię właśnie 60 bez kabiny, ale ten jest nieudany, bo to tak 2 na 10 daje. Szkoda, bo fajnie. Ale już jest. Tak, chociaż inny model wreszcie, już nie Rockstar. Plus ten jedyny chyba. Że już nie na tym samym robiony, ale tak. Niedokończony. Myślę, że tekstury dobre. Przednio ten obciążnik całkiem ładnie to wygląda. Opony też nawet. Tak już przestarzały, już przerobiony. Dość porządnie. Ursus. Fajny, tylko te dźwięki na obrotach są fajne, ale mogłyby wreszcie się kiedyś wyłączyć, a nie w tle ciągle chodzić. Jak mówię, no. Takie 2 na 10, bo to trochę dziwnie brzmi. Dobra, to lecimy i sprawdzamy kolejną furę. Dzisiaj same 60 żeście nam mi powysyłali, więc. Więc cud nad Wisłą tu będzie. Ogólnie mam taki też okaz jeden. I właśnie o nim teraz porozmawiamy. Że ktoś mi podesłał, jakby to powiedzieć, ktoś chciał zrobić tutaj 60 Mikiego. No troszeczkę mu wyższość, że oryginalnych tekstur niestety nie miał od Mikiego. Więc typowa 60 Mikio to nie jest, ale dobrze, że ktoś miał taką koncepcję. Nie wiem, czy ona jest nie wydana, czy wydana, bo nie zapytałem się, ale do testowania takich modów myślę, że sam raz. Otwórz drzwi, powiedz mi, że się otwiera. O fuck, szkoda, że ta klamka tak trochę dziwna, ale. Ale już jest robiona na właśnie 60. Naszego wyłącz mod ręki, wyłącz animację wejścia. Jeszcze gdyby ten tu schodził przed nim, czy no żeby to fajnie się ruszało jeszcze tym łopatą, to by było zajebiście, tak? Myślę, że jako taka podróbeczka byłaby w sam raz.
Tak, co? Nie wiem, czy Miki nie ma z przodu błotników? Albo czy ma w takim kolorze, bo jakoś nie sprawdzam 60 Mikiego. Ale odwzorowany spoko, ale ja bym tutaj się bardziej pobawił właśnie nad skryptem, jakoś tuza dodał tą łopatę na śniegu. Mam raz, myślę, że gruba akcja. Fajnie, że ktoś przemyślił w ogóle to. Otwierają się drzwi, więc plus, wycieraczka działa, szperacz, zresztą wycieraczka działa, to jedyny plus. Ogólnie nie wiem, czy zauważyliście, ale pod względem wiatru, opływu i tak dalej rusza się ta. Drzwi się ruszają, więc pompaćka trochę. Nice. To fajne, trochę tylko te błotniki, żeby już chociaż pod kolor, żeby były, bo albo w ogóle, żeby ich nie było z przodu, to by było lepiej. No i ten przedni tuz, żeby się ruszał, to naprawdę byłaby fajna sprawa właśnie akurat do zimowych, do odgarniania zimą. Naprawdę, jakby kolega ten, co podesłał, jeżeli mnie słyszysz, zrobisz do niego tuza z takim pługiem, żeby on się ruszał, żeby on był dobry do odśnieżania, nagram specjalny odcinek z odśnieżania na typowej ze snowmodem od Bolka oczywiście. Specjalnie taki odcinek z odśnieżania tą 60. Całą mapę podśnieżam, bo będzie to dla mnie fajna zabawa. Naprawdę, jestem za. Co jak co, mod fajny, trochę będziemy mieli układania na tych, na parkingu tych 60. Wszystkie Ursusy. To już było, więc zostają nam jeszcze dwa Ursusy. O, to jest taki typowy Ursus u mnie nawet na wsi tak zwanej. Na ulicy obok. Jest taka 60 w stanie podobnym, no może troszeczkę lepszym. No lepszym, bo ma drzwi, więc lepszym stanie. Ale naprawdę fajna. Może ma ten kolor taki sam, identyczny, nie? Także tu maska się 3PB Gracjan Marcello. Grubo. Aha, no dobra, to jest jedyny mod, który w ogóle, którego mogę wreszcie zhejtować. Po pierwsze. No tak, brany. Podstawa brana na pewno od tego Rockstara, bo ma te wszystkie takie same skrypty. Otwórz maskę. To ładne, ładne skrypty tutaj akurat od niego jak nic. Pompuj paliwo, dobra, mijmy to. Otwórz drzwi, których nie ma. Ale bo najgorszą rzecz do skejtowania jest to, że tłumik jest gdzie indziej. I gdzie trzasły drzwi jeszcze na dodatek. I gdzie indziej jest dym, więc tą furę w ogóle nawet nie chcę sprawdzać. Odjeżdżam na parking. No co, no nie polecam. No i kolego, popraw to, jak nie oglądasz, nie wiem, kto w ogóle wysłał te mody, bo nie sprawdzam jednak, bo to za dużo by mi zajęło czasu na sprawdzenie dla każdego teraz, kogo to moc stworzony. Fajna podstawa, bo pamiętam chyba w 13 takim jeździłem fajnie, ale mankamenty do poprawienia. No i to jak widzicie, no mamy czwarty mod, bo ten też jest. Tak. Czwarty mod zrobiony na podstawie najlepszej 60 Rockstara, tak? Do tutaj do FSA 15. No szkoda, fajna rzecz, ale no niestety ta ostatnia 60 nieudana, niedopracowana, a szkoda. Bo lubię takie. Myślę, że takie fajne drzwi. One to takie fajne z takim. Takie fajne są akurat drzwi właśnie do tej 60. Podobają mi się takie. Ale no niedopracowane. Ostatnia 60 w tym odcinku. Oluju. Oluju. Witamy kolejną przeróbkę 60. No i co? Będziemy mogli jechać gdzie? Tymi kołami z przodu. No dupy jest jedyny interes, że one wpadają w ziemię. Czyli można zauważyć, że jest powiększony obwód modelarski tak zwany. A skrypt jest dodany na to stare małe koło
czyli które jest niewidoczne, jest w środku i dlatego tak to wygląda i no to jest tak średnie. Chociaż 60 fajna, fajnie przerobiona, fajny dodany, myślę, że może nie przerobiony, tylko fajny dodany, dodana tekstura. Ale myślę, że z normalnymi kołami z przodu byłaby o wiele ciekawsza i sprawy by inaczej to w ogóle wyglądały. No co, no ale sprawdzam mody, żeby nie było, każdy po kolei. Ważne, że jest. No co, nie będę przedłużał, myślę, że w następnym odcinku już będą i mody, i mapka. No niestety ta seria no, rzadko się pojawia, bo mało modów wysyłacie, a staram się właśnie chociaż po parę modów, albo chociaż mody, no ale mapka tak to wtedy trochę zabiera czasu i jest szansa. Że nie było mapki, zbierałem dużo ciągników, a że same 60 żeście mi wysłali dzisiaj. Akcja 60, ja wam dziękuję. Liczę znów na tyle łapek, bo naprawdę uradowaliście mnie pod pierwszymi dwoma odcinkami. Trzymajcie się na razie, łapkujcie, subujcie, komentujcie, trzymajcie się na razie. Cześć!